podcastem na spacer zaprasza Allegro. Dzień dobry, nazywam się Leszek Lichota. Dziś razem z Allegro i Darią zabiorę Was na niezwykły spacer, który jest częścią projektu pomagającego Wam zostać w domach. A teraz użyczam swojego głosu Darii. Witajcie, nazywam się Daria Radkiewicz. Razem z moimi rodzicami prowadzę małą firmę, która zajmuje się kultywowaniem starych rybackich tradycji. Pokrótce postaram się Wam wyjaśnić, jak to się stało, że się tym zajmujemy. Zabiorę Was na wyjątkowy spacer, podczas którego poznacie naszą historię oraz zamieszkiwaną przez nas okolicę. Rybacka chata obecnie zajmuje się przede wszystkim połowem ryb, ale z tych ryb przyrządzamy przeróżne przetwory. Pasztety, ryby w marynatach, a także po prostu wędzimy je w sposób tradycyjny w kamiennej wędzarni. Kultywujemy rybackie tradycje. Wykorzystujemy stare przepisy otrzymane od żon rybaków z naszej wioski, a nasze wyroby mają ponad 25-letnią historię. To właśnie dlatego zostały one zarejestrowane na ministerialnej liście jako lubuskie produkty tradycyjne. Latem prowadzimy też niewielką smażalnię, w której można zjeść świeże ryby z pobliskiego jeziora. Nasz spacer rozpoczniemy od wyjątkowego dla mnie miejsca. To właśnie tutaj mój tato zabrał moją mamę, gdy przywiózł ją do Wojnowa, sprawiając, że mama poczuła się jak księżniczka. Jesteśmy na dziedzińcu, przed niezwykłym pałacem, w którym dawniej mieszkał holenderski książę Bernhard, mąż królowej Holandii Julianny oraz ojciec królowej Beatrycze, a dziś jest tu sanatorium. Będąc dzieciakiem, uciekałam tutaj, by bawić się w żużel. Ścigaliśmy się na rowerach, a ten, kto wygrał, mógł poczuć się jak Greg Hancock. Nieopodal pałacu znajduje się XIX-wieczna gorzelnia, wpisana do rejestru zabytków. Stare mury budynku przesiąknięte są zapachem piwa, bo już w czasach, gdy pałac był zamieszkiwany przez księcia, w gorzelni funkcjonował browar. Do tamtych właśnie tradycji odwołuje się dziś niemiecka destylarnia Brennereischloss Proschwitz. Do pałacu przynależało jeszcze parę ciekawych i niezwykłych miejsc, jednak w tym momencie chciałabym, abyśmy ruszyli dalej i wybrali się wolnym krokiem na sam koniec naszej miejscowości. Właśnie mijamy zabytkowy spichlerz, który w 1945 został zaadaptowany na kaplicę. Potem przejdziemy koło starego poniemieckiego cmentarza, który latem tonie w zieleni, a jesienią w złotych liściach. Idąc dalej, mijamy wiele wojnowskich ośrodków wypoczynkowych, które pełne są gwaru turystów i zapachu lasu. Muszę przyznać, że nasze lasy są naprawdę piękne. Znajdują się w nich naprawdę historyczne drzewa, które widziały i przeżyły już niejedno. A oprócz tego liczne rozlewiska i oczywiście dostęp do jeziora. W sezonie droga prowadząca do Wojnowa jest zapełniona samochodami, ponieważ gdy rozpoczyna się okres grzybobrania, to każdy z okolicznych mieszkańców ma świadomość, że to tutaj znajdzie mnóstwo podgrzybków, ale może też trafić na wyrośniętego prawdziwka, jak i smakowitą kurkę. Ja już czuję zapach unoszący się w domu, gdy suszymy nasze zdobycze z lasu. Aż zapragnęłam chwycić za kosz i pójść na łowy, ale to jeszcze nie ten czas. Teraz możemy dostrzec opuszczoną kawiarnię. Popularne niegdyś tętniące życiem miejsce, gdzie spotykali się nie tylko miejscowi, aby potańczyć i zjeść coś dobrego. Kawiarnia należała do starego ośrodka nauczycielskiego, który u wielu budzi wspaniałe wspomnienia. Na pewno jest to kawałek historii Wojnowa. Być może kiedyś się odrodzi i zobaczymy w tym miejscu coś nowego. Bardzo bym tego chciała. Idąc prosto wzdłuż ulicy, dochodzimy do mostu, który pięknie oddziela dwa jeziora. Wojnowskie wschodnie oraz zachodnie. Pozwólcie, że zatrzymamy się tutaj na chwilę. Poczujcie zapachy wypełniające powietrze, ciepło słońca na twarzy. Możemy też skupić uwagę na łabędziach, które właśnie płyną ze swoimi młodymi. Nie wiem, jak przyroda działa na Was, ale ja dzięki niej uczę się lepszego podejścia do otaczającego nas świata. Na szczęście od dziecka mam tę niezwykłą możliwość i przyjemność obcować z nią na co dzień. To sprawia, że bardzo ją doceniam i w dalszym ciągu uwielbiam obserwować, jak funkcjonuje. Teraz już kierujemy się w stronę naszej rybackiej chaty, z której dobiegają szanty oraz zapachy z kuchni mojej mamy. Musimy jednak jeszcze przejść przez park należący do pałacu. Po prawej stronie widać przystań, a przy niej są zacumowane nasze łodzie. Nie jest ich dużo, ale na tle wszystkich wyróżnia się jedna, zielona. Pomimo swojego koloru to jest nasz czarny koń. Pomaga nam zdobyć najlepsze rybne sztuki. Dalej, między basenami,
których trzymamy niektóre gatunki ryb, znajduje się wylęgarnia. To główna baza dowodzenia mojego taty. Pomijając oczywiście mnie i mamę, to jego cały świat. W tym swoim zaciszu rozmnaża ryby, a potem zarybia nimi jezioro. Kiedyś rybak kojarzył się innym tylko i wyłącznie z pozyskiwaniem, łowieniem ryb. Widziano go na wodzie, a nie w laboratorium. Jednak rybactwo ma dziś znacznie więcej aspektów, na przykład wylęgarnictwo. Tu wszystko dzieje się w zgodzie z naturą, dzięki temu w jeziorach jest więcej ryb. W wodach Jeziora Wojnowskiego pływa aż 29 gatunków. Są piękne sandacze, wielkie sumy, wspaniałe węgorze i szczupaki. Są i ryby kozy. Dodam, że tato na ryby płci żeńskiej mówi moje dziewczyny. Sandacze to jego królowie, a wąsate sumy to piłsudskie. Dlatego czasem naprawdę czujemy się z mamą zazdrosne. Przed samą chatą widać niewielką drewnianą rzeźbę rybaka, która została wykonana dla naszej miejscowości dzięki wsparciu mieszkańców i osób, które każdego roku na przełomie września i października uczestniczą w naszej biesiadzie rybackiej. Podczas tego wydarzenia wspominamy dzieje naszej miejscowości i losy poszczególnych rybaków. Edukujemy młodzież w zakresie rybołówstwa, a wśród wrzawy i krzyków odbywają się konkursy dla najmłodszych. Biesiada odbywa się zazwyczaj pod salą wiejską w naszej miejscowości, ale od momentu, gdy rzeźba pojawiła się pod naszym domem, organizowaliśmy ją również w naszej rybackiej chacie. Bardzo chcielibyśmy, aby stanęła ona na wjeździe do Chojnowa, ponieważ to wioska jest rybacka, a nie tylko nasza chata. Choć do tego wydarzenia jeszcze sporo czasu, to mój tato już spędza wieczory na przygotowaniach. Planuje, co w tym roku opowiedzieć, o czym nauczyć i co przekazać, aby każdy z nas o tym rzemieślniczym zawodzie dowiedział się jak najwięcej. Jednak najistotniejsze jest to, że spędzamy wspólnie czas przy stole, na którym możemy znaleźć i skosztować naszych niezwykle aromatycznych i przepysznych regionalnych wyrobów z ryb. Mniej więcej 2-3 tygodnie przed samym wydarzeniem spotykamy się z mieszkańcami, aby oczyścić ryby i przygotować potrawy. Piękne jest to, jak ten czas pozwala nam zjednoczyć się i mieć pewność, że możemy na sobie polegać. Całe wydarzenie nawiązuje do obiadów czwartkowych, które z biegiem czasu tato zmienił na kolacje czwartkowe. Zapewne zastanawiacie się, co to takiego. A więc po 4 ciężkich dniach łowienia wielką siecią najcenniejszych ryb, jeden z rybaków przygotowywał dania i zapraszał pozostałych na biesiadę. Rodzice wspominają, jak pewnego czwartku przyszli do nich starzy rybacy i przynieśli oskurowanego węgorza. Dali go mamie i powiedzieli: rybaczka, paruj nam go. I tak narodziła się tradycja, którą moi rodzice postanowili kontynuować. Parowany węgorz, o którym wam wspominam, także trafił na listę produktów tradycyjnych województwa lubuskiego sporządzoną przez Ministerstwo Rolnictwa. Aby na nią trafić, danie musiało być co najmniej przez 25 lat wytwarzane w tym samym miejscu. A dzięki naszym sąsiadom i całej historii wiemy, że tak się podawało tutaj węgorza jeszcze przed wojną. Historia tego dania jest więc długa. Przygotowanie go polega na podzieleniu węgorza na dzwonki, przełożeniu cebulą i umieszczeniu na otwartym ogniu, w żeliwnym garze lub tuż przy ognisku. Potem wystarczy tylko podlewać rybę wodą i dodać sól. To musi się tak durlić przez około 20 minut. Wiem, że trudno sobie to wyobrazić, ale spróbujcie, bo pachnie wspaniale. Cały widz polega na tym, i to jest najważniejsze, że to jedna z potraw, którą podaje się na zasadzie koryto dla wszystkich. Po prostu siadamy, każdy dostaje łychę i wszyscy jedzą z jednego gara. Nigdy nie było tak, że ten lepszy, ten gorszy, ten brygadzista. Byliśmy razem. Dzieliliśmy się opowieściami. Właśnie to tak naprawdę można nazwać podtrzymywaniem dawnych rybackich tradycji. Teraz widzimy już rybacką chatę w całej okazałości. Przed nią wygrzewają się na słońcu nasze zwierzęta. 3 psy. Luna, Lili oraz Lambo. Nadal nie mam pojęcia, jak to się stało, że ich imiona zaczynają się na tę samą literę alfabetu. Bardzo je kochamy, w ogóle jesteśmy wielkimi miłośnikami zwierząt. Od tej właśnie strony znają nas nasi klienci. O, słychać klekot bocianów, które mają swoje gniazdo nieopodal naszego domu. Skupmy się teraz na samym miejscu. Na jego zapachach, kolorach. W powietrzu czuć goryczkową woń piwa polewanego przez tatę. Ma już sporą kolejkę klientów. Mama z patelnią w ręku stoi za kuchnią i szykuje się na otwarcie sezonu. W tym roku będzie serwowała m.in. sandacza, pstrąga i węgorza. W garze gotuje się już woda na pierogi z rybackim gzikiem, a moja babcia zawija gołąbki z farszem rybnym.
coś niesamowitego. Pokażę wam jeszcze naszą sklepową spiżarnię, w której znajdują się wszystkie nasze produkty. Mama wytwarza je w swojej kuchni. A tu obok tata zawiesił wędzone ryby pachnące dymem olchowym. Następnym razem postaram się pokazać wam inne ciekawe miejsca, ale teraz pozwólcie, że usiądę i coś zjem. Wszystko pachnie i smakuje obłędnie. Do zobaczenia w rybackiej chacie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, a teraz ty znajdź to, co dla ciebie najważniejsze w Polsce. Allegro.